Dzień dobry, Łukasz Maciejewski. Dzisiaj w Kulturze Dostępnej w Kinach, cyklu Narodowego Centrum Kultury, zapraszam Państwa na film Niepewność. Zakochany Mickiewicz w reżyserii Waldemara Szarka. Adam Mickiewicz, no co tu dużo mówić, z pomnikami się nie dyskutuje, wielkim poetą był, cytując, Gombrowicza, chociaż możemy mieć na ten temat, każdy ma prawo. Różne zdanie. W przeciwieństwie do wielu innych artystów, nie doczekał się u nas biografii, nie doczekał się opowieści o latach jego młodości czy latach dojrzałych, aż do niepewności. Oczywiście powstawały utwory na podstawie Adama Mickiewicza. Najgłośniejszy i najlepszy film to Lawa. Według dziadów, serii Tadeusza Konwickiego, ale o samym Mickiewiczu, który no, biografię miał niesamowitą, jak wiemy i to jest temat i na melodramat, i na kryminał. Wspomnę też jeszcze o panu Tadeuszu Andrzeja Wajda, oczywiście, to wracając do poprzedniej myśli. Ale e, kończąc, nie było historii o samym Mickiewiczu. Na ten pomysł wpadł Waldemar Szarek. Reżyser e, już właściwie senior, e, ale wiele lat temu realizował popularne filmy młodzieżowe, takie jak Goodbye, Rockefeller, czy Spona na podstawie sposobu na Alcybiadesa, albo Oczy Niebieskie. Film z Grzegorzem Damieckim, Damieckim i Magdaleną Wójcik, i z muzyką, pamiętam, kultu i Kazika Staszewskiego. Po wielu latach wrócił e, jako reżyser, żeby opowiedzieć o młodości Adama Mickiewicza. No, nie jest to e, film jakkolwiek porównywalny poza tytułem z Zakochanym Szekspirem. co tu kryć, nie ten kaliber. Jest to dosyć solenna, opowiedziana skromnie, bo to skromny film. Historia o tym, jak Adam Mickiewicz trafia do Nowogródka, zachwyca się urodą, inteligencją Maryli Wereszczakówny, i z tego filmu, na podstawie tego filmu, już wiemy, że i ballady, i romanse, i wiele innych utworów były dedykowane tej nieszczęśliwej, niespełnionej miłości. Młodego Adama Mickiewicza zagrał Nikodem Rozbicki. Idol najmłodszego pokolenia, Maryle debiutantka, Aleksandra Piotrowska, Antonisała i też wyróżnia się w tej młodej obsadzie. Partnerują im już dojrzali aktorzy, chociażby Dorota Landowska. Czy to się ułożyło w jakiś intrygujący film biograficzny? Zdania są podzielone i będą podzielone. Myślę, że nie trzeba do tego filmu. Podchodzić jako do lektury filmowej, która odmieni nasze życie, bardziej potraktować ten film jako dzieło, które może nam rozbudować i naszą wiedzę o Mickiewiczu, i pokazać i udowodnić, co poniekąd wiedzieliśmy, że młodość zawsze mniej więcej wygląda tak samo, niezależnie czy ktoś się nazywa Jan Nowak, czy Adam Mickiewicz. Zapraszam Państwa na film.